Trudno mi powiedzieć, bo kino jest tak szerokie, to, które nam złożono tutaj w Darze. Byłam na Matuszyńskim i zaraz potem sobie zrobiłam ten sam ciąg czasowo-przestrzenny, czyli Zupa Nic. Zostałam w Klimacie dzień po dniu. Teraz wyszłam z Quake i trochę się trzęsę. No, bo to kino islandzkie, nie miałam przyjemności wcześniej go oglądać i to jest niesamowite, że jesteś pod zupełnie inną szerokością geograficzną, natomiast problemy, w których zamiata się rzeczy pod dywan i o których się nie mówi, po raz kolejny w swoim życiu przekonuje się, że są takie same. I dopiero kiedy dotykasz prawdy, to jesteś w stanie się otworzyć i żyć na nowo. Także no, powiem, że nie zazdroszczę jury, nie zazdroszczę. Cieszę się, że nie jestem w jury, że mogę tylko oglądać i przeżywać.